W zadaniach, jeśli mamy wyraźnie określone, że mamy do czynienia ze stałymi płatnościami powtarzanymi cyklicznie, możemy mówić o rentach, czyli inaczej anuitetach. Jeśli dodatkowo te płatności są dokonywane na koniec każdego okresu, czy to roku, miesiąca, można bardzo sprawnie ustalić stałą płatność, jaka jest maksymalnie możliwa do uzyskania na podstawie obecnej wartości pewnego kapitału, czy też po prostu kwoty pieniędzy. Wystarczy ją przemnożyć przez pewien mnożnik, który można ustalić właśnie z tych tablic finansowych lub też w sposób klasyczny na podstawie wzoru, który jest podany tutaj po lewej stronie. Wzór ten potrzebuje wartość bieżącą, stopę procentową obowiązującą w każdym pojedynczym okresie oraz liczbę okresów trwania takich płatności, inaczej mówiąc, ile mamy takich płatności. W tablicach finansowych można, znając czas trwania, na przykład 11 lat oraz obowiązującą stopę procentową, znaleźć szczególną liczbę, którą możemy nazwać mnożnikiem, ponieważ wystarczy przemnożyć wartość obecną tego kapitału, ile on teraz jest wart, aby ustalić bardzo sprawnie stałą płatność, która jest możliwa do uzyskania na podstawie wartości obecnej tego kapitału przy założeniu określonej liczby wypłat oraz obowiązującej stopy procentowej. Jeżeli na przykład zebrany został kapitał 1000 zł i przemnożymy go razy mnożnik wynoszący 0,12, można powiedzieć, że można uzyskiwać około 120 zł przez 11 okresów, kiedy obowiązuje w każdym z tych okresów stopa procentowa wynosząca 5% w skali pełnego okresu, na przykład roku. Takie tablice finansowe możecie wygenerować samodzielnie, ustalając, ile wynosi wartość tej całej liczby, przez którą przemnożony jest PVA, pamiętając oczywiście o usztywnieniu odpowiedniego wiersza i odpowiedniej kolumny w programie Excel.